Szczęść Boże, w siódmą niedzielę zwykłą w ciągu roku. Gdybym był na jego miejscu, to bym inaczej postąpił. Zdarzyło wam się tak kiedyś powiedzieć? Pewnie, że tak. Bo ciągle patrzymy na życie, filtrując wszystko przez siebie i swoje zdolności. Bo ja jestem inny niż pozostali. I chwała Bogu. Ale Słowo Boże nie ma bazować na wyobrażaniu sobie, co bym zrobił w danej sytuacji. Ma opierać się na realnych czynach, których mogę i powinienem dokonać. W naszych wyobrażeniach często urastamy do poziomu filmowych superbohaterów, którzy przy pomocy sznurka, gwoździa i gumy do rzucia mogą uratować cały świat od zniszczenia. A prawdziwie nie stać nas na bycie dobrym dla inaczej myślących ode mnie, postępujących przeciwnie do mnie. Takie życie powiemy, bo to zupełnie coś innego. Pismo Święte jest bazą wiedzy, jak postępować w życiu, by Bogu się podobać i ludźmi nie gardzić. Na przykład w Księdze Samuela słuchamy, jak Saul poszukiwał Dawida. Pałał do niego nienawiścią nie dlatego, że Dawid zrobił coś źle. Chciał się go pozbyć tylko dlatego, że Dawida bardziej kochano niż Saula. Że chwała Dawida przysłoniła blask króla. Ze zwykłej zazdrości chciał się pozbyć swojego następcy, choć miłował go od jego młodości. I czasem się nadarza okazja, że można się odegrać na swoim przeciwniku, na swoim prześladowcy, tak jak miał okazję Dawid. Ale warto zadać sobie pytanie, jakie z tego wyniknie dobro? Czy zemsta, upokorzenie, wyrządzenie krzywdy, pozbawienie kogoś jakiegoś dobra przyniesie mi satysfakcję? Czy będę mógł w lustrze spojrzeć na siebie z dumą? To są właśnie te dylematy, które rodzą się w naszej głowie, gdy za dużo sobie wyobrażamy, a za mało realnie działamy. Dawid nie zabił Saula, bo wiedział, że jego osąd może być błędny. Bogu zostawił ten sąd. Ksiądz Popiełuszko zwykł mawiać: zło dobrem zwyciężaj. Cytował świętego Pawła z listu do Rzymian: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Swoją postawą wyrażoną w słowach podczas kazań, swoją wiarą wyrażoną podczas Eucharystii w życiu codziennym był solą w oku jego przeciwników. Ale dzięki temu pokazał, że jego życie jest bardziej niebieskie niż ziemskie, o czym czytamy w liście do Koryntian. Święty Paweł pokazuje właśnie dwa kierunki. Adama, duszę żyjącą, i Chrystusa, ducha ożywiającego. Jakie są we mnie te proporcje? Jestem bardziej adamowy czy bardziej chrystusowy? Bardziej walczący o ziemskie życie czy zabiegający o życie wieczne z Bogiem? Ewangelia wprowadza dzisiaj nas na Mount Everest. Ukazuje nam wielki mur, niedostępną ziemię. Mówi o miłości nieprzyjaciół. Przecież to jest granica, którą trudno osiągnąć, a jeszcze trudniej przekroczyć. Nie wiem, co jest większym wyzwaniem. Osiągnąć ten punkt krytyczny, że będę miłował, czy bardziej to, co się stanie po przekroczeniu tego ograniczenia. Że życie ulegnie przemianie, że już nic nie będzie takie samo, że nie będę mógł już źle mówić o innych ludziach. Pożyczanie, dawanie, udzielanie pomocy swoim bliskim tak naprawdę nic mnie nie kosztuje. Mam czas, pieniądze, kontakty, to się dzielę. Kiedyś oni pomogą mi. Pomóc komuś bezinteresownie już nie jest takie łatwe. Oddać to, czego nie mam za wiele, przychodzi z trudem. Zawsze jest jakieś ale. Chcielibyśmy pohandlować z Bogiem. Ja paciorek, ty mi dobre życie. Ja podejmę post, a ty mi dasz coś fajnego. Ty zajmij się moimi przeciwnikami, a ja nie będę o nich źle myślał. Zapominamy, że Bóg zbawia za darmo, bez względu na to, co robisz. Jezus uczy nas, że miłość nieprzyjaciół i pomoc im nie jest łatwą rzeczą. Trzeba bowiem przełamywać w sobie naturalny odruch serca, który podpowiada nam: unikaj go, on jest mi wrogiem. Jezus ukazał nam, że on sam wybaczał, nawet wtedy, gdy wisiał na krzyżu, gdzie za chwilę miał umrzeć z powodu wrogości ludzi. Nie było w nim nienawiści, bo wiedział, że ci, którzy zgotowali mu ten los, byli nieświadomi do końca swojego złego postępowania. Nienawiść bowiem potrafi zaślepić aż do granic ludzkich możliwości. Warto sięgnąć po słowa świętego Augustyna na medytację. Kochaj i rób, co chcesz.
Kluczem jest oczywiście słowo kochaj. Bez niego rób co chcesz, nie ma najmniejszego sensu. Ewangelia podaje dziś tyle propozycji na wyjście wobec przeciwników, że każdy może sobie coś wybrać. Miłujcie, dobrze czyńcie, módlcie się za nich, nie sądźcie, nie potępiajcie, odpuszczajcie, dawajcie. Bo za każdym czynem stoi człowiek. Człowiek taki jak ja i ty. Człowiek, który się myli i błądzi tak jak my. Stąd może źle postępować. Czyny złe należy prostować. Natomiast człowieka należy ratować miłością. Pamiętajmy, że Bóg kocha nas tu i teraz, takimi jacy jesteśmy. Nie ma innej miary miłości. I uczy nas, że tak samo miłować mamy drugiego człowieka. Na zakończenie najtrudniejsze zadanie, a właściwie przypomnienie. Nie kochamy dla siebie, ale dla innych. Więc nie oczekujmy za to wdzięczności. Do zobaczenia za tydzień z Panem Bogiem.